Witajcie! Dzisiaj akcja orka bługiem dwuskibowym. Trochę robiliśmy, słuchajcie, przy tej 60 czerwonej, ale za dużo czasu nam zajęło organizowanie wózka. O, tu widzę, ktoś jechał. No nieważne, w każdym razie organizowanie wózka nam za dużo czasu zajęło. No i co? I nie było sensu, dowieźliśmy go i nie było sensu, bo tam też światła nie ma takie liche, są te warunki w tej szopie, jest to dole, że nie było jak się tym zająć uczciwie. Dlatego kolega do mnie dzwoni, mówi: a co będziemy tak siedzieć w domu? No wyjedziemy orać. Chciałem odpalić ciapka, ale tam chyba coś z pompą wtryskową jest nie tak. I się mi zapowietrzył. Ładnie kręci rozrusznikiem, wszystko super, ale się skubaniec zapowietrzył, słuchajcie, i nie podaje dymka w ogóle z tego, z komina. Także nie wiem, jak ta sytuacja się będzie tam przedstawiała. I mówię, idę na piechotę, na pole, gdzie on jest, gdzieś tam jeździ. No i widzicie, tu jeszcze trochę takich zostało mi chabaziów, ale tam już czyściutko. Zaraz zobaczymy, jak on to robi. O, tu badyle to trzeba, od razu na bieżąco zbieram, bo potem będę jeździł i dopiero będzie atrakcja. A to już trzeba, o, widzę, tam walczy, zaraz do niego pójdziemy. A ja tutaj to, a potem będę stąd zbierał wszystko. O, tu jeszcze jakiś pniaczek taki, korzeń. Nie, tu trzeba przyjechać, słuchajcie, normalnie przyczepą. I ten, bo to co chwilę, że postawię ciągnik, pozbieram dookoła. O, patrzcie, takie właśnie cuda tutaj są. To jest nic, bo jak on jest na wierzchu, to jest nic. Gdzie on tam się pierniczył, mówiłem, żeby tam nie jeździł. Dobra, idę zobaczyć. No i co? O, tu jeszcze jakieś resztki. One dostały powietrza teraz. Już one struchlają to szybko już w tym roku, ale tu na przykład takie byki, no to już jest problem. Natomiast tu pomiędzy nimi jest fajnie czysto, tu można. O. Ale to już jest kłopot, także to trzeba będzie inaczej się tego pozbyć. Jak macie pomysły, jak się pozbyć takich byków, to napiszcie, jak wy to robicie, bo wyrwać go nie ma jak w tej chwili, bo jest za krótki. O, tu jeszcze jakiś kołek. Gdzie on tam ćwiczy? O, masz ci los, jeszcze tu. Co to? O! To jego też. A to chyba jakieś coś zaczęło wrastać. Zobaczcie, korzenie. No i ten. No i będziemy tu orkę odstawiać. Widzę, że się nic nie boi. Jedzie na całego. O, tu zęby widzicie, bo to tą broną to ona tu fajnie bierze niektóre rzeczy, słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Co on tu będzie świrował? No tutaj pierwsza orka już poszła. Tam w tamtej stronie jest początek, ale tego nie pokazywałem, bo tam jeszcze trzeba zrobić porządek i dopiero można coś stwierdzić. Ale tutaj, no też kopalnia żelaza. Ale tą dwójką wydaje się, że trochę lepiej. Tu mu się nie udało odwrócić, spadło z powrotem. Żeby to tak kładło, to byłoby fajnie, cholera. O, dżownice są, zobaczcie, żywa ziemia normalnie. O ty! Ależ to są te korzeniska takie.
No tamtego nie podniosę. Chociaż przydałoby się, co? Żeby to odwrócić, ale to kurde za ciężkie jest. Tu odwrócić to, żeby to gniło, bo wtedy jest fajnie. Ale to chwaściory są, słuchajcie. No ale dżownice są, patrzcie, to jest naprawdę bardzo dobry znak. Przynajmniej dla mnie, bo wiem, że ta ziemia żyje. Ona tutaj, słuchajcie, nie widziała ze 30 lat, może lepiej, nie widziała żadnej chemii. Także tutaj powinno, no tą ziemię doprowadzę jakoś, myślę. Te pierwszy rok, może drugi też nie będzie taki jakiś rewelacyjny, ale coś się z tym da zrobić. Zobaczmy tutaj, po drugiej stronie, bo widzicie, pole podzieliliśmy w tej chwili na dwie części. Tutaj tą stronę najpierw w pierwszej kolejności, potem tutaj za tą orką do tych brzóz tutaj pierwszych drugie i tam ten kawałek trzeci, ale mówię, muszę wziąć brony, tylko widzicie, nie mogłem odpalić ciapka, co wam powiedziałem, także nie wiem, tam trzeba jeszcze raz ten kranik chyba zobaczyć, czy coś, czemu się to tam zatyka, albo wyleję paliwo z całego zbiornika, przeleję je przez sito i zobaczymy, co tam się stało, że tam się tak zatyka, bo to chyba to jest ta przyczyna, dlaczego to się tak dzieje. No tutaj nawet fajnie wyszło, żeby tak wyszło w całości, byłoby super moim zdaniem. Co myślicie? Także ten, no i dobrze, bo nie za głęboko, słuchajcie, ile tutaj jest? No 20 cm, no i uważam, że to jest maks. Głębiej nie chcę. Żeby tylko te kodzienie, tą całą darń podciąć, ciąć, obrócić i wtedy jesteśmy w domu z tym wszystkim. No, będzie trochę roboty przy jeździe, czy bronami, czy talerzówą, zobaczymy, co jeszcze tutaj nam wyjdzie, ale się okaże. No tu w każdym razie czesałem to pole bronami, o tu kawałek jeszcze nie zdążyłem, widzę. Tutaj jeszcze ten też nie, a chyba, że, bo tu widać że ślady, tu musiałem jeździć, ale tutaj widać już bombardowanie takie typowe. No i zobaczymy, jak tam, jak to idzie. No szkoda, kurczę, bo bym pojeździł tym właśnie ciapkiem, ale widzicie, no zobaczymy, ten pług sprawdzamy w tej chwili, czy to, bo któryś z kolegów, za co jestem bardzo wdzięczny, zaproponował, żeby w ogóle tylko jedną skibą ciapkiem po prostu i to wywalać na drugą stronę. I będzie też dobra robota, no. Zobaczymy, jak tutaj. No to całkiem fajnie wygląda, słuchajcie. Widzę, że ta dwuskibowa maszyna radzi lepiej niż ta trójka, dużo lepiej. I wygląda na to, że nie trzeba będzie tutaj nawet jedynki zakładać, jak on tak jedzie. No zobaczcie sami, ładnie to wywraca. To, o tak, i teraz to, i tu magnić. Ależ to jest, słuchajcie, no to jest korzeni 25 cm, może nawet więcej. I tutaj widać dopiero, że są te małe takie do picia. Ale to jest, kurde blade, to nie są żarty. Będzie tu roboty, ale co tam. Lepsze to niż błąkanie się po zagranicach. No zobaczmy, co on tutaj teraz wymyślił. Czemu tutaj zaczyna? Aha, on sam chyba zaczepił jakiś. A te zaczepił. Chyba, że. Bo ja tu zostawiłem, zwoziłem stąd wszystko. Słuchajcie, co zagrabiałem, widzicie? To zwoziłem tam w jedno miejsce.
tutaj taki patyk, to już w krzaki. O, teraz wleczemy, to też zawsze coś będzie. Całkiem fajnie to wygląda, muszę wam powiedzieć. Te odkładnie są, widzę, za krótkie. To o czym pisaliście, że dać mu dłuższe odkładnie i on będzie to wywalał jak nic. No ale takich rzeczy to człowiek się uczy. Ja teraz to już wiem, o co chodzi. No fajnie, że przewraca jakoś, ale... No nie da rady tego obrócić całkiem. No tam, gdzie się nie da obrócić, słuchajcie, się nie da obrócić i nic na to nie poradzę, ale i tak to po prostu będzie zniszczone. Miałem nie siać tego żyta, a potem znowu miałem siać, a to wszystko przez to, patrzcie, jakie kurcze blade żelastwo. Następne. Miałem siać i nie siać, bo tu zwierzyna, dziki, w ogóle wszystko mi sarny wyżrą. Jelenie, daniele, nie wiem co tam jeszcze. Ale co tam, o patrzcie, tu już jest... Też konkretne. No jest tej rudy tutaj dosyć sporo. Ale mówiliście, że to nie przeszkadza w niczym, więc ufam, że tak jest. No, to tyle w każdym razie z dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!